Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, już za niedługo święta Wielkiej Nocy, a teraz trwamy w czasie świętego Triduum Paschalnego. Za nami Wielki Czwartek. Przeżyliśmy tajemnicę Chrystusa Kapłana, Chrystusa tego, który składa siebie w ofierze. Dziś Wielki Piątek, moment śmierci, odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa. Jezus, który przelewa krew za każdego z nas. Jutro, Wielka Sobota, dzień ciszy i milczenia, bo Kościół towarzyszy Chrystusowi, który leży w grobie, który umarł za mnie i za ciebie. A już w niedzielę radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wspominamy, uobecniamy i trwamy w czasie, kiedy Chrystus z martwych powstał własną mocą. Ale co więcej, obiecał nam, że i my zmartwychwstaniemy tą samą mocą. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, jak powie nam święty Paweł, a każdy z nas podobny byłby do głupca. Dlatego też z okazji tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt. Ale to nie najważniejsze. Życzę, aby Chrystus zmartwychwstał w naszych sercach codziennie i na nowo. Bo za każdym razem, kiedy grzeszymy, to umieramy. A za każdym razem, kiedy z grzechu powstajemy, to zmartwychwstajemy razem z Chrystusem i dla Chrystusa. Niech On nas prowadzi, dodaje nam siły i wsparcia. Niech będzie obecny w każdym naszym dniu. Niech Słowo Boże, które rozważamy, prowadzi nas i będzie dla nas drogowskazem i żywym przekazem tego, co Chrystus chce nam mówić każdego dnia, bezpośrednio dla nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.